Ole zasieknął, ty. Wow. Co on robi? Patrz, co on robi. Patrz. Co jest grane? Krokodyl bez kitu. W przeciągu 10 minut dwa razy tą samą metrówkę, rozumiesz? Ja! Ole miał ryja, co? Jakiego miał ryja, ty? Ole tu woda jest! Idzie, patrz, jak idzie. Stoi tu koło mnie, ty, centralnie przede mną. No, ten co wyszedł wcześniej. No te właśnie one nie chcą tak coś walić, nie? Wychodzą, ale... Ale tylko wychodzą. Może trzeba jakiegoś większego kotleta im dać. Plus 20. Jeden się... Siedzi? Jeden sieknie, to się odblokują. Ej, ładny! Dobra 90. No. Dobra 90. Dobra pierwsza ryba, no. Patrz, idzie następny. Ole, rakieta! Człowieku! Człowieku! Ale... Pierwsza rybka, bardzo tłusta. No, na 85 dobre będzie miał. Dobra, leć. Słuchajcie, mordy, miałem wyjście takiej lokomotywy na albinosa od Bartasa. No niestety nie chciała go zeżrzeć, dlatego zakładam rozmiar XXL, 37 cm i spróbuję sprowokować tą bestię w sposób troszeczkę inny. Jest! Ole to mniejszy jest, ale na 37 centów pajka przywalił. Wow! Wow! Niewyżyty jakiś. Zobaczcie to, w pierwszym rzucie znowu. Grubo. Zobaczcie, mordy, jaki szczupak na jakiegoś szczupaka przysieknął. No, 370 gram. Jaki zwierz przywalił. Leć. Oj, uciekaj. Pierwszy rzut. 37 centów szczupak. Przyniósł ładną rybkę. Ale ja nie chcę tej rybki, bo tutaj widziałem wyjście przed chwilą takiej maciory. I to specjalnie na tą maciorę jest ta przynęta przygotowana. Dobra, jest. Naprawiłem kamerę. No takie 110 plus. Jednak nie chcę zaatakować, kurde. Dupa. Dalej nic. Jest! Jest to ten duży. O, ale potężna bestia. Szykuj tam podbierak ostro. Aleluj. Jest. To jest ta ryba. Ale wjechał, ty widziałeś to? Ja. To jest duża ryba. O stary. O stary. To jest ryba 120 cm. Aby tylko nie poszła. Zobacz. Spokojnie. Ja cię pierdzielę. Ole idzie z roli, patrzcie. Wow. Beton stoi, ty. Ole beton ma. Patrz co robi. Jest, mamy to. Mamy to. Mamy to. Zobaczcie. Na pajka 37 cm.
Ja! Hubert, dziękuję ci za mistrzowskie podebranie. Możliwe, że życiówę mam nową. Ja! Dobra. Niech ryba sobie odpocznie. My ją tutaj spróbujemy odhaczyć delikatnie. Zaraz pokażemy ciąg dalszy. Zobaczcie, jaka torpeda tu czeka na mnie. Wow. Proszę państwa, ryba. Nie wiemy, ile jeszcze ma centymetrów, ale około 115 centymetrów. Piękna ryba. Dawaj kamerkę do wody. To jest to mordeczki. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, widzów Ultimate Cast Fishing. Yo! Bez dopału, no, na luzaku go puściłem. Ale mnie zmęczyła ta ryba, ty. Ale nie chuj, już opadły emocje. Jest drugi, następny, taki sam! Człowieku! Nie wierzę! Nie! To ten sam szczupak. Rozdrzabiona morda, tak samo. Czaisz? Albo i nie, to nie ten sam. Ten sam, patrz, bliznę ma po mnie. No nie wierzę. W przeciągu 10 minut dwa razy tą samą metrówkę, rozumiesz? Ja! Nie wierzę, człowieku. Wow. Wow. Poczek i teraz ma pysk wielki. Teraz to już podwójnie zdenerwowana ryba jest. Ale maszyna, znowu drugi raz ten sama ryba. No ja nie wierzę w to, co ci tu dzieje, człowieku, normalnie. Dwa razy to samo. Ja pierdziu. Przecież to jest niewiarygodne, człowiek, to jest... A gdzie szczypce? Tu na... Ej, albo to nie jest... W tym samym miejscu. Nie, to nie ta sama ryba, to inna. Bez kitu. Krótsza wygląda, wiesz? To nie jest ta sama ryba. Dawaj fotę. To nie jest ta sama ryba. Słuchajcie, mordy, niesamowita sytuacja. To nie jest ta sama ryba, to jest 110 cm szczupak i to jest druga metrówka złowiona w przeciągu 10 minut u mnie. Trzymaj mordę kamerę, wypuścimy ładnie rybkę, dała mnóstwo frajdy. Pięknie to wraca do siebie. Tak jak powinno być.
Dwie metrówki w przeciągu 10 minut. Hubert, teraz twoja kolej. Siemanko, witam po krótkiej przerwie. Słuchajcie, no emocje nie do opisania, jest mega, naprawdę. W przeciągu 10 minut zowiłem dwie metróweczki 115 i 110 cm. Na początku myślałem, że to jedna i ta sama metrówka, ale okazało się, że 5 cm krótsza. Załatwiła mi pięknie palca. Łowię dzisiaj na pajka 37 cm od SG, 370 gram slow sink. No co, zobaczymy, może uda się strzelić jeszcze jedną metróweczkę. Hubert, nie denerwuj się, nie? Lecę dalej, ela. Idzie, pa, pa, ale ładny. Tam poszedł, rzucaj tam. Taki z 90 parę. Pa, idzie, pa, o, poszedł, metrówka, dawaj ją. Poszła w twoją stronę. Poszła w twoją stronę, ty. A ta drobnica jakaś szurnięta, ty, za tym szczupakiem pójdzie, pa. Pa, idzie, po, poszedł, tam, tam jest, tam, tam rzucaj. No. Jest, ale przywalił ty, ładny był, ale ładna ryba. Idzie, 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 szedł za twoją przynętą, no pójdź, daj mu do wody. Stoi tutaj, koło szczupaka gdzieś zaraz. Aleś go wkurwił, on szedł za przynętą twoją. Ale zasieknął, ty. Wow. Co on robi? Patrz, co on robi. Patrz. Co jest grane? Krokodyl bez kitu. Jo. Już się wyszalałeś? Takiego szczupaka. Taki, ale też gruby, no. Też ładny pajk. Jo. Ale głodny musiał być. Panu krokodyl, patrz co on robi. Zobaczcie, kolejny szczupak na szczupaka. Wracaj. Cześć. Ale poszedł, patrz, nie zdążył. Ładny, też taka 90. O, przy zmienianiu baterii akurat Hubertowi pajczur szczerze. O, ładny pajczur. O, 90 zdrowa. Wow. Wow. No, gruba ryba.
Dobra. Pozdro. Piąteczka. Yeah. No i jest kolejna piękna rybka u Huberta. Ale on... O Boże! Co to się stanęło się? Kolejna piękna ryba. Gdzie to? Nie jest zdrowy. No i boja. Leci do wody. Wszystkie rybki u nas wracają pięknie do wody. Tak ma być. Tak się prowokuje samica. Jest, ale wjechał ty. Poszedł po niej. Ale one są dzikie te szczupaki, ty. No, albinos drażni kolor. Mocno. Poszedł tam, nie? O, tam będzie rybka. Jest, ale walnął znowu za wolno, nie ściąłem ty. Ale chyba powtórzy. Nie. To moja reakcja spóźniona, ty jest boska normalnie. Ale jak one mocno wjeżdżają w tego albinosa, ty. Dobra, co majster, jakąś kanapeczkę może oszamamy, co? Albo bułeczkę. Ale zawalił, płacz. Poszedł. No, w końcu. Interesują się pajkiem. Ale on to chyba go gonił bardziej. Chciał go nastraszyć, coś mi się wydaje. O! Idzie. Chyba ten, co mi strzelił. Poradzisz sobie, nie? Nie ma stabilu. Jest. Siedzi. Bok strzelił. Na luzie. Też dobry. Ty! Też dobry! Czekaj, czekaj. Nie wiem, jak to się stało, ale zobaczcie tu. Dwa szczupaki całują cię. Ładny? No to mamy dableta. O, maluszek. U mnie kolejna piękna rybka. Wraca do wody. No i teraz czekaj, bo ja mam taki kocioł, musisz go ręcznie, wiesz? Ja mam taki kocioł z kotwicami tutaj w siatce, że jest masakra. Ole, walnął pach i uciekł, a ja odwróciłem głowę, ale na kamerze będę miał chyba. Nie masz palnik. Znaleźliśmy miejsce, aby chwilę odpocząć. Na morzu sztorm. Idzie w naszą stronę, trochę nas już zmoczyło, ale widać, o, Hubert się suszy tu na drzewie. Tutaj mamy mięsko, palniczek, proszę bardzo. Brzoza, kora z brzozy, bardzo dobrze działa jako rozpałka. I tak to wygląda, nasza łajba tutaj stoi. Zobaczcie, jaki piękny krajobraz. Łajba stoi tu. Tak to wygląda. No i coś mi się wydaje, że burza zaraz tu trzaśnie. Tak idzie bokiem, omija nas.
Masakra jakaś, no. Właśnie nas dopadł sztorm. Uciekł w tamtą stronę. My uciekliśmy w tą. I wpływamy w super miejsce, gdzie Hubert złowił swoją życiówkę o konia. 43 cm. Zobaczcie, słoneczko, troszeczkę deszczyk. Kapie 6-9 metra pod nami. Ja ciągnę w trolu szczupaka. Bydlaka, 37 cm. Przyniósł dzisiaj super rybki dwie. 110 i 115 cm. Próbujemy, no, tu jakaś ławiczka drobna, 2 metry pod nami. Mi się wydaje, że o konie teraz te słońce będą łupać jak szalone, wiesz? Dopóki nie opadnie słońce całkowicie, to będzie sieczka z okoniami. Dlatego zaczniemy na grubasa, nie? Z nimi. Zobaczcie, jak tu pięknie. O, niestety, drodzy widzowie, ale mi rybka spadła przed chwilą, ładna, chyba okoń gruby. Hubert przed chwilą namiętu siwo strzelił piękną mamuchę. Z 9 dych będzie. Weź sobie matę, przyszykuj i zobaczymy. Zmierzymy. Na tej wodzie będziemy łowić 29 grudnia. Grudnia, ty! 29 tego miesiąca na zawodach Garmina. Tutaj właśnie będziemy trzaskać. Ty, ale w tym samym momencie mi strzelił, spadł i tobie zaraz strzelił. Ciekawe. Ładna ryba. Jaki już kaczy dziób ma. No, dużo ma paszczę. Piękna maciora. Pudełko sobie zabierz najpierw. No, 9 z nich będzie.